Dzisiaj piątek 13 i dzisiaj premiera pierwszego śniegu na motywach powieści UNESBO. Michael Fassbender ścigający tajemniczego mordercę to idealna kinowa propozycja na jesienną aurę. Przed seansem warto przypomnieć sobie najlepsze ekranizacje z dreszczykiem. Na początek mocna rzecz skąpana w klimacie lat 80. Hannibal Lecter na ekranie po raz pierwszy pojawił się w Łowcy Michaela Manna, czyli ekranizacji Czerwonego Smoka Thomasa Harrisa. Osią fabuły jest tu psychologiczna gra między śledczym a seryjnym mordercą, w ujęciu którego pomóc ma właśnie Lecter. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet Stiga Larssona, doczekali się dwóch ekranizacji, szwedzkiej i amerykańskiej. Mimo całej sympatii do wersji oryginalnej, wybieram film Davida Finchera. Ta produkcja może pochwalić się po prostu fenomenalną czołówką, której fragment właśnie oglądacie. Worek nagród, w tym Oscary i Złote Globy. Świetne kreacje Shona Penna, Tima Robbinsa i Kevina Bacona oraz chwytające za serce zakończenie. Oto Rzeka Tajemnic Clint Eastwooda na podstawie powieści Denisa Lejena. Rozciągnięta na ćwierć wieku historia o zbrodni, karze, winie i odkupieniu. A na koniec wracamy do UNESBO. Ekranizacja jego powieści Łowcy Głów to najbardziej kasowy norweski film wszechczasów. Zakręcona fabuła, szybkie tempo. Oto thriller, który nie boi się czasem poświęcić logiki na rzecz szalonych zwrotów akcji. Na pierwszy śnieg do Multikina zaprasza Piotr Olczyk.